Hej kochani, tu Hulaj Duszą, słuchacie kolejnego podcastu z serii Absurdalne. I przyznam szczerze, że dzisiejsza historia jest jak najbardziej absurdalna i gdy tylko nie przeczytałam, stwierdziłam, że muszę ją opracować. Zresztą chyba po samym tytule widzicie, że będzie dość ciekawie. Zanim zaczniemy, oczywiście przypominam, że można subskrybować ten kanał gdzieś na lewo, prawo, od góry do dołu znajduje się taki przycisk subskrybuj, a jeżeli chcecie być na bieżąco, to zachęcam Was do wciśnięcia w dzwonek. Wtedy też powinny pojawiać się powiadomienia o nowych podcastach. Natomiast jeżeli dzwoneczek zawodzi, no to ja zawsze piszę na karcie społeczność, że danego dnia akurat o tej godzinie będzie nowy materiał. A teraz już bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. I muszę Wam powiedzieć, zanim jeszcze tak zaczniemy oczywiście, że seria Absurdalne ma to do siebie, że mieliśmy okazję słuchać o Pinkim i Mózgu, którzy postanowili w reklamówce na głowie zabrać pieniądze ze sklepu, albo o jeszcze jednym rodzynku, który postanowił zostawić swój numer telefonu, ponieważ nie było aktualnie pieniędzy w sejfie. I również dzisiaj będzie to historia istnie absurdalna, jednak temat będzie trochę bardziej poważny. I cóż mogę więcej powiedzieć, może niektórzy z Was po tym odcinku docenią swoje teściowe. Przenosimy się znów do Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy w Teksasie, jesteśmy w mieście o nazwie Brownsville. I o ile zazwyczaj mówię o tych miastach tylko po to, żeby wprowadzić Was w klimat, abyście mogli sobie wyobrazić, że tutaj na lewo mieszka pani Halina, na prawo pani Grażyna, spotykają się, robią zaosiedlowy monitoring, tam obok jest mięsny itd., itd. Natomiast w tym przypadku geografia ma znaczenie, ponieważ Brownsville i ogólnie Teksas znajduje się na granicy z Meksykiem. Jeżeli w ogóle chodzi o Brownsville, to prawdopodobnie tutaj gdzieś wyświetla się mapka i widzicie, że jest to taka granica i właśnie to będzie miało znaczenie w tej historii. No ale zanim do tego przejdziemy, no to Brownsville jest średniej wielkości miastem liczącym około 175 tysięcy mieszkańców. Co ciekawe, jest to 131 miejsce co do wielkości miasta. Dużo zieleni, parków, ponieważ znaleźć tam można 37 parków, bardzo, bardzo dużo. Takie miejsca, gdzie można sobie patrzeć w drzewo i pisać wiersze. No i właśnie Brownsville to jest jedno z kilku miast zamieszkanych głównie przez społeczność pochodzenia latynoskiego i właśnie w tej sytuacji jest to 93% wszystkich mieszkańców. I skoro już mowa o mieszkańcach, no to czas na małą statystykę, tak więc jest to statystyka z 2010 roku i na tamten rok średnia wielkość rodziny to 3,99 KH członków. Mediana wieku to 28 lat, więc całkiem mało, znaczy mało, no, no młode społeczeństwo. Na 100 kobiet przypada 89 mężczyzn, więc też widać taką trochę większą dysproporcję. Możemy sobie śmiało pozaglądać w portfele i można też wysunąć ciekawe wnioski, ponieważ statystyka zaglądania w portfele mówi nam, że pod względem finansowym to nie jest dobrze. Oj, zdecydowanie nie jest dobrze. Średnie zarobki rodziny roczne to 26 tysięcy dolarów, czyli bardzo, bardzo mało. Dla porównania z około 50 tysiącami w pozostałych miastach, zazwyczaj tak się plasuje ta nasza statystyka zaglądania w portfele. No i skoro tak mało się zarabia, no to też ten wskaźnik osób znajdujących się poniżej granicy ubóstwa też jest wysoki. I uwaga, uwaga, trzymajcie się, ponieważ jest to 35,7%. Bardzo, bardzo dużo. Tak naprawdę Brownsville i okolice, czyli tam Brownsville i przyjaciele, jest to drugi najbiedniejszy obszar w kraju, gdzie stopa bezrobocia wynosi 6,2%. I też ten wskaźnik jest jednym z wyższych. Chociaż, co trzeba przyznać, ekonomia tego miasta jest na całkiem dobrym poziomie. Mamy dużo firm, które się rozwijają, tak naprawdę z każdej możliwej dziedziny. Są miejsca pracy, są jakieś możliwości, gdzie można tę pracę znaleźć. No tutaj jest chyba, czy to jest kwestia chęci, czy to jest kwestia sytuacji, czy może akurat w momencie, kiedy taka statystyka była przeprowadzana, tych miejsc pracy nie było. Pojęcia nie mam, ale tak wygląda nasze miasto. Oczywiście to też nie jest tak, że wszyscy zarabiają bardzo mało, każdy ma problemy finansowe i ogólnie jest kiepsko, no bo to wcale nie tak. Akurat bohaterowie, których Wam za moment przedstawię, zarabiali całkiem dobrze, mieli dobrą sytuację materialną, finansową, a mieli nawet domy z basenem, więc sami widzicie, statystyka jedno, a historie ludzkie to już jest inna kwestia. Tak więc myślę, że już poznaliście realia miejsca, miasta, do którego się przenosimy. Chciałbym Wam teraz przedstawić naszych bohaterów.
Będą to dwie rodziny. I przyznam szczerze, że jak na samym początku znalazłam tę sprawę, no to sobie pomyślałam, że to będzie bardzo krótka historia, ponieważ mało jest tutaj informacji o takim wczesnym życiu naszych głównych bohaterów. Raczej są to, no, to takie, wiecie, niewielkie informacje. Pojawiamy się już w którymś tam roku i są to ludzie, którzy mają tyle i tyle lat. To tam jest matka, siostra, ojciec. Więc wielkiej historii na temat tego, kiedy nasz bohater postawił pierwsze kroki, jakie było jego pierwsze słowo, bo akurat w tym przypadku nie będzie, co nie zmienia faktu, że trochę się o tych bohaterach dowiemy. Tak więc pierwszą rodziną, którą chcę Wam przedstawić, jest to rodzina Fisher, składająca się z pana ojca, AJ-a, na którego wszyscy wołali Buddy, nie wiem dlaczego, ale tak wołali. Buddy miał żonę, mówię nie bez powodu miał, ponieważ oni potem się rozstaną, taki mały spoiler. Jego żona miała na imię Corinne i para doczekała się na pewno jednego syna. Tak, mówię na pewno, ponieważ wiem, że później Corinne i AJ, a właściwie to Buddy, pozwolę sobie na spoufalanie się, założą nowe rodziny, będą mieli dzieci z nowymi partnerami i tak naprawdę już nie wiem, które dziecko jest czyje. Natomiast z całą pewnością AJ i Corinne doczekali się syna, który przyszedł na świat 16 stycznia 1975 roku. I był to syn imieniem Albert Joseph, ale chyba dla większości były to za długie imiona, ponieważ wszyscy wolali na niego Joey i też pozwolę sobie tak o nim mówić, ponieważ jest to bohater naszej dzisiejszej historii. I o ile wspomniałam wcześniej, że większa część mieszkańców Bronzeville jest pochodzenia latynoskiego, czyli gdzieś tam z okolic Meksyku, kiedyś tam przenieśli się do Teksasu, no to w przypadku rodziny Fisher tak nie jest. Wcześniej mieszkali w innej części Stanów Zjednoczonych, mam tutaj na myśli rodzinę ze strony pana ojca, czyli Buddy'ego, czyli AJ'a. I dawno, dawno temu, jeszcze tam w latach 30., ojciec AJ'a, czyli tak naprawdę dziadek naszego bohatera, przeniósł się do Bronzeville, aby założyć jakąś swoją firmę. I nie dotarłam do końca do informacji, jaka to jest firma, czym oni się zajmowali. Gdzieś coś znalazłam, że to była firma związana z elektryką, natomiast no, inna informacja jest taka, że coś z budownictwem. W każdym razie rodzina założyła tę firmę, później już pradziada pracowali w tej firmie i finansowo wiodło im się naprawdę dobrze. Tym sposobem mamy AJ'a Buddy'ego, który poznał swoją żonę Corinne, z którą doczekał się dzieci albo jednego dziecka, ponieważ nie wiem, które jest czyje. W każdym razie dotrzeć można do informacji, że rodzina Fisher była rodziną, która mogła sobie pozwolić na życie na dosyć dobrym, całkiem wysokim poziomie. Zarówno Corinne, jak i AJ mieli kierownicze stanowiska. Znalazłam informację, że w jakiejś lokalnej firmie, czyli tak trochę tajemniczo brzmi, no ale kierownicze stanowiska, lokalna firma, zarabiało im się całkiem dobrze. Mogli sobie pozwolić na dom w bogatej dzielnicy, aczkolwiek dotarłam do takich informacji, takiego bardzo dokładnego opisu, że ten ich dom na tle innych domów bogatszych ludzi to był taki całkiem skromny. Że miał on basen, ale inni mieli większy basen. Dokładnie taką informację znalazłam. W każdym razie w momencie, kiedy Joey miał 12 lat, jego rodzice postanowili się rozstać. Nie wiem dlaczego, co tym spowodowało, co tym motywowało. W każdym razie później Corinne i AJ spotkali nowe miłości życia, założyli z nimi rodziny i tak życie się potoczyło. Co do Joey'a i jego potencjalnego rodzeństwa, to zamieszkał on ze swoją matką oraz też ojczymem. I z tego co wiem, to jego ojczym był prawnikiem, też całkiem dobrze im się powodziło w weekendy i całkiem często Joey odwiedzał swojego ojca, tak naprawdę pomimo tego, że rodzice nie byli razem, no to jednak wszystko w miarę sprawnie funkcjonowało, nie było jakichś takich niemiłych sytuacji, patrzenia na siebie spod byka. I jeżeli chodzi o to rodzeństwo, to z pewnością ojciec Joey'a miał dziecko ze swoją nową partnerką. Natomiast jest tutaj jeszcze dwójka rodzeństwa, młodszy brat Eric i młodsza siostra Katie i nie wiem, czy to faktycznie jest jego rodzeństwo, takie wiecie, no, rodzeństwo od ojca i od matki, czy może jest to rodzeństwo już ze strony matki i z jej nowego partnera. Nie wiem, nie będę tutaj tak wnikać, bo to wygląda tak, jakbym jakimś materacem chciała być, a wcale nie o to mi chodzi. Chcę Wam jak najbardziej nakreślić postać naszego głównego bohatera, więc może zamiast gadać o rodzinie, powiem trochę więcej na temat tego, kim był Joey i co tam u niego w życiu się działo. Tak więc od najmłodszych lat wyróżniał się pod każdym możliwym względem, na przykład pod względem nauki, ponieważ uczył się świetnie, był najlepszy w klasie, jeżeli chodzi o naukę. Perfekcyjnie też opanował język hiszpański, bo tak jak mówiłam, tam większość osób jest pochodzenia latynoskiego, ten hiszpański jest ich językiem
językiem albo ojczystym, albo językiem, który bardzo dobrze znają, tak więc i sam Joey perfekcyjnie mówił po hiszpańsku. Wszystkie możliwe konkursy rozpykane na 100%, tak naprawdę opis Joey'a wygląda w ten sposób, jakby wszystko, czego się dotykał, w złoto się zamieniało. Ja to mówię troszkę ironicznie, no i w sumie dobrze, ponieważ Joey też był takim ironicznym, sarkastycznym chłopakiem, na przykład razu pewnego, jak wiecie, w szkołach średnich czy w szkołach podstawowych w Stanach Zjednoczonych są takie książeczki na koniec, gdzie można się wpisać i tam są nasze zdjęcia. No i Joey wraz z jakimś swoim jeszcze jednym kolegą został wybrany w tej książeczce jako najbardziej sarkastyczny z klasy. Co chyba też świadczy o jakiejś tam inteligencji. Gdzieś kiedyś czytałam, że sarkazm i ironia to są domeny osób inteligentnych. Ale wiecie, tak tylko powtarzam, nie wiem, nie znam się. W każdym razie chyba już Wam wspominać nie muszę i zaznaczać tego, że Joey oczywiście dzień dobry na klatce schodowej też mówił. Jeżeli chodzi o jego charakter, o jego taką osobowość, to również pod tym względem się wyróżniał. Wyróżniał się jako taki najbardziej wygadany uczeń, taki przebojowy, zawsze wokół niego mnóstwo kolegów się kręciło, ale też potrafił bronić swojego zdania i jeżeli na lekcji miał jakieś inne zdanie, inne pojęcie, no to nie był taki typ człowieka, który spuści głowę, bo coś powiedział nie tak, bo go tam nauczycielka zrugała. Joey był typem osoby, która nawet jeżeli nie miała racji, no to miała rację i starała się przekonać innych, że ma rację. Jest to akurat opis jego nauczycielki, która miała okazję z nim współpracować i powiedziała, że no Joey był bardzo inteligentny, bardzo taki wygadany, natomiast czasami się mylił i nawet jak się mylił, no to i tak zostawał przy swoim zdaniu. Ona określiła to w ten sposób, że nie potrafił trzymać języka za zębami, natomiast jeżeli faktycznie miał rację, no to czemu miałby udawać, że racji nie ma. Pod względem rówieśniczym, tak jak mówiłam, popularny chłopak, zresztą gwiazda koszykówki, no i całkiem przystojny, tak to też określano. Naszego Joey'a taki troszeczkę bajerancik był, wiedział, że jest lubiany, wiedział, że tam dużo dziewczyn spod książek do niego wzdycha, potrafił to wykorzystywać, no, potrafił sprawić, że i te dziewczyny go lubiły, i koledzy go lubili. Jeżeli chodzi o sprawy miłosne, to też jakieś tam pierwsze doświadczenia były, ale to dopiero w liceum. No właśnie, co do liceum, to Joey chodził do takiego prywatnego liceum, prywatna szkoła katolicka. I to jest dosyć ciekawe, ponieważ znalazłam opis tego liceum. Nazywa się St. Joseph Academy. Ogólnie troszeczkę trzeba zapłacić, żeby tam swoje dziecko wysłać, natomiast wyniki w nauce są całkiem imponujące. Co ciekawe, znalazłam opis, który świadczy o tym, że idąc do tego liceum, idąc do tej szkoły, to jest taka dobra baza, aby znaleźć znajomości, aby znaleźć plecy, bo się okazuje, że też w tej szkole jest dziecko jakiegoś biznesmena, jakiegoś gościa, który ma dużo swoich firm i na przykład będzie szukał potem zatrudnienia, albo jakiegoś prawnika, lekarza, no i można tak spotkać się z takimi opiniami, że troszkę taka szkoła znajomości. Wiecie, no kto tam lepiej się obkręci w towarzystwie, lepiej zakombinuje, tym lepiej będzie miał w życiu, tak? Tak to można chyba ogólnie nazwać. Poza tym, z jednej strony była to szkoła katolicka, tak jak wiemy, i też wiara miała spore znaczenie, na przykład dla rodziny Joey'a i dla rodziny wielu innych uczniów tej szkoły, a z drugiej strony też na przykład często organizowane były tam imprezy. I nie przez nauczycieli, tam tańce, hulańce i swawole z panią od matmy, to nie było tak. Te imprezy organizowali uczniowie, którzy byli z dobrych domów, którzy mieli też dobre domy, bardzo duże domy. Ich rodzice czasami sobie jeździli gdzieś na wycieczkę po Europie do innego stanu, czy latali prywatnym samolotem. Znaczy, no, raczej prywatnych samolotów nie było, no ale często gdzieś byli w podróży i takie imprezy wśród lokalnej młodzieży były organizowane. No taki dosyć dokładny opis. Wracając jednak do naszego Joey'a, to jak już wiemy, chłopak był bardzo inteligentny i interesowały go komputery, które wtedy jeszcze tych naszych komputerów raczej nie przypominały. Jednak Joey chciał iść w tym kierunku i chciał zostać inżynierem. Znaczy, źródła podają, że chciał zostać inżynierem, natomiast wydaje mi się, że lepszym określeniem będzie po prostu informatyk. Bądź co bądź, moi drodzy, w roku 1992 Joey zaczął spotykać się z pewną dziewczyną. Tak sobie spędzali coraz to więcej czasu, dobrze im się rozmawiało, no i wkrótce zaczęli być razem tak oficjalnie, tak na poważnie. Tą dziewczyną była rok młodsza Christina Cinzeros. To była taka bardzo cicha, spokojna, wyważona dziewczyna. Troszkę niektórzy określają ją tak, jako taką szarą myszkę. Część znajomych Joey'a za bardzo nie wiedziała, dlaczego oni są razem i dlaczego razem
razem się spotykają z tego powodu, że Joey był raczej przebojowym chłopakiem, gdzieś poszedł, coś zagadał, a Christina była lekko wycofana i jak wspólnie spędzali czas z tymi znajomymi, no to wszyscy ze sobą rozmawiali, a ona do nikogo się nie odzywała. No ale prawda jest taka, że jeżeli między nimi działało, no to komu co do tego. Jakoś mniej lub bardziej poważnie ten związek funkcjonował. Zresztą Joey na przykład zapraszał Christiny do swojego domu, miała ona okazję poznać jego rodzinę. I to też jest ciekawe, ponieważ macocha Joey'a wspomina, że faktycznie Christina do nich przychodziła, ale że nie miała pojęcia, że oni się ze sobą spotykają, że oni są razem. Ponieważ między nimi nigdy nie było takich gestów, jak trzymanie się za ręce, jakichś takich miłych słówek. No ale z drugiej strony może po prostu nie chcieli tego okazywać przy rodzicach, to też jest moim zdaniem zrozumiałe. W drugą stronę to też działało, czyli Christina zabierała Joey'a do siebie, do domu. I właśnie, tutaj pojawia się historia właściwa i bardzo ważny aspekt tej sprawy, ponieważ rodzice Christiny byli zachwyceni swoim przyszłym zięciem, bo tak też od razu uznali, że to będzie ich przyszły zięć. Zwłaszcza jeżeli chodzi o jej mamę, kobietę imieniem Dora, która była w niego wpatrzona jak w obrazek. I najwyraźniej Joey był jakimś tam spełnieniem mokrego sna o przyszłym zięciu i tak też sobie go wymarzyła. No ale skoro już przy Dorze jesteśmy, przy rodzinie jesteśmy, no to chciałabym Wam powiedzieć słów kilka na temat rodziny Sinzeros. No właśnie. Ojciec Christiny miał na imię David i był chirurgiem meksykańskiego pochodzenia. I co ciekawe, przyszedł on na świat już w Stanach Zjednoczonych, ale studiował w Meksyku. Ta medycyna, którą on studiował, to była w Meksyku. I rzekomo właśnie przez to jego zdaniem był trochę inaczej traktowany w środowisku lekarskim, wśród tych lekarzy, którzy studiowali w Stanach Zjednoczonych. Bo zazwyczaj ci ludzie z Meksyku przyjeżdżali do Stanów i tam chcieli studiować. Natomiast David troszkę w drugą stronę był w Stanach Zjednoczonych, postanowił studiować w Meksyku. Troszkę się go tam, tak nie że wytykali palcami, no ale no, sam twierdzi, że gorzej zarabiał. Chyba, że to był taki typ malkontenta, który tam coś mu w życiu nie wyszło i szukał wytłumaczenia. Tego też nie wiem. Wiecie, zawsze się znajdzie taki maruda, któremu nic nie wychodzi, zawsze tam ma pod górkę i to właśnie jemu drzwi od windy przytrzasnął kapucyna. Żarty żartami, poza ojcem była też matka, czyli Dora, która pochodziła z takiej znanej w tamtym otoczeniu rodziny Garcia. Znanej dlatego, że była to dosyć zamożna i szanowana rodzina, również meksykańskiego pochodzenia. I co ciekawe, Dora wychowała się w miejscu o nazwie Los Indios. Jest to taka społeczność ranczowa, która znajduje się w Teksasie, ale tak naprawdę jest to już taka granica z Meksykiem. I na dobrą sprawę to bardziej to meksykańskie niż amerykańskie. Bardzo małe miasteczko, gdzie ogromną rolę odgrywa kultura latynoska, religia oraz magia. No właśnie. A właściwie tutaj chodzi o coś, co nazywa się curandero. Mam nadzieję, że wszystko dobrze wymawiam. Chodzi tutaj o uzdrawianie szamańskie, o ile dobrze wyczytałam. Takie zielarstwo, ale zdaniem niektórych wchodzi w to też rzucanie zaklęć, tych dobrych i tych niekoniecznie dobrych. Bądź co bądź, ta społeczność jest społecznością bardzo wierzącą, bardzo zaangażowaną i w religię, i właśnie w te szamaństwo. To jest coś, co jest częścią ich wierzeń, częścią ich życia. I w przypadku Dory, no ona przez całe życie miała z tym styczność, przez całe życie w to wierzyła. Jeżeli chodzi też o jakieś rozkładanie kart, no to korzystała z usług wróżek. I tak to właśnie w jej przypadku wyglądało. Małżeństwo Sinzeros doczekało się piątki dzieci i w tym najmłodszej córki Christiny, która już w momencie naszej historii spotyka się z Joey'em. Tak naprawdę rodzina była taką szczęśliwą rodziną z wyższej klasy średniej. David pracował jako lekarz, a Dora wspierała i prowadziła wiele akcji charytatywnych, więc też tak w tym społeczeństwie się angażowała. Jednak za tym wesołym, uśmiechniętym obrazkiem jest jeszcze inna historia, ponieważ rodzina, zwłaszcza od strony Dory, czyli matki, doświadczyła wielu takich smutnych historii, na przykład to, że jej brat, będąc nastolatkiem, utonął, jej wujek miał problemy emocjonalne, no i też niestety zakończyło się to zgonem. Jednak najgorszym przeżyciem dla Dory i dla całej rodziny była utrata pierwszego dziecka, syna, który też miał na imię David, i niestety zginął on w wypadku. Był to bardzo trudny moment dla rodziny, niektórzy twierdzą, że od tego czasu Dora się całkowicie zmieniła, stała się inną osobą, zaczęła na przykład kontrolować swoje dzieci, chciała wiedzieć, co i z kim robią, interesowała się ich życiem prywatnym, chciała mieć w nie taki, no, dosyć realny wpływ. Jednak to była taka matka, która zawsze stawała
po stronie swoich dzieci, angażowała się w ich życie. I na przykład tutaj znalazłam taką anegdotę, że w momencie, kiedy jakiś inny syn Dory miał problemy w szkole, nauczycielka wezwała ją do szkoły, ponieważ syn przeszkadzał w prowadzeniu lekcji, no to Dora zrobiła im wszystkim jesień średniowiecza, tłumacząc, że to jest wina nauczycielki, a nie jej syna i w ogóle to elo, elo 3.2.0, będziecie chcieli coś z Avonu. I też znalazłam wypowiedź tej nauczycielki, która wspomina, że no to była taka kobieta, której lepiej w drogę nie wchodzić. I na przykład też dotarłam do informacji, że inny syn Dory, Robert, został lekarzem, dentystą i Dora codziennie wydzwaniała nawet i kilka razy, kilkanaście razy dziennie do jego gabinetu. No i pytała, co tam robisz, jak się bawisz, co u ciebie, czy ci ciepły rosołek może przywieźć, wiecie. No taka mama, która dzwoni po kilkanaście razy dziennie i która wszystko chce wiedzieć. Natomiast takim jej oczkiem w głowie była właśnie najmłodsza córka Krystyna, która przyszła na świat po stracie tego pierwszego syna i no, była pewna różnica wieku między Krystyną a jej starszym rodzeństwem, co możecie sami chyba się domyśleć, że to było dużo, dużo ojojojania. I tak naprawdę matka z córką były ze sobą bardzo zżyte. Krystyna mówiła Dorze o wszystkim, dosłownie o wszyściutkim. Dora też oczywiście chciała o wszystkim wiedzieć. No i razem sobie spędzały dużo czasu, rozmawiały na wszelakie tematy, więc w momencie, kiedy Krystyna przyprowadziła do domu chłopaka, który nad wyraz się Dorze spodobał, no bo pochodził z dobrego domu i wydawał się być taki elokwentny, inteligentny i wygadany, no to oczywiście kobieta miała uśmiech młodego rekinka i cieszyła się, że takiego zięcia będzie miała. Ja tak tutaj oczywiście mówię zięciu, zięciuniu, ale z drugiej strony prawda jest taka, że mamy do czynienia z 17-latką i 18-latkiem, którzy za bardzo tego ślubu nie planowali, a przynajmniej Joey go kompletnie nie planował, chociaż zdaniem niektórych wysyłał trochę sprzeczne sygnały, ponieważ z jednej strony chciał najpierw iść na studia, nie planował żadnego ślubu i zakładania rodziny w tym wieku, natomiast dał Krystynie pierścionek po swojej babci, czy tam prababci, taki wiecie, no, pierścionek, który od dawien dawna był w rodzinie, więc najprawdopodobniej łączyło ich coś więcej. Krystyna od razu powiedziała o tym pierścionku swojej matce. Dora potraktowała to prawdopodobnie, albo nawet i nieprawdopodobnie, tylko na pewno jak zaręczyny, jak coś, co tam już jest no, przyklepane, zapieczętowane i nie ma innej opcji. Więc oczami wyobraźni widziała, jak jej córka idzie do ślubu. W ogóle Dora była bardzo w ten związek zaangażowana i na przykład w momencie, kiedy Joey zaprosił Krystynę na bal maturalny, no to kobieta była w niebo wzięta. W sensie Dora, no Krystyna pewnie też by się cieszyła, ale wydaje mi się, że jej matka bardziej. Tutaj gdzieś powinny przejawiać się zdjęcia z tego balu. Tak więc radość Krystyny i jej matki, zwłaszcza matki, była niezmierna, ale również ogromne było zdziwienie, kiedy to w czerwcu 1992 roku, po paru miesiącach związku, Joey postanowił zerwać z Krystyną. Zaargumentował to w ten sposób, że chyba robi się zbyt poważnie, oni są za młodzi, on chciałby pospotykać się jeszcze z innymi dziewczynami, no, pobyć trochę singlem, bawić się, na imprezy chodzić, a chyba już tutaj jakieś plany ślubu, dzieci i zakładania rodziny wchodzą w grę. Dlaczego on tak pomyślał? No nie wiem, no może dlatego, że Dora chodziła po całym mieście i mówiła wszystkim, jego ma super zięcia, albo może już składała papiery z prośbą o zmianę nazwiska jej córki na nazwisko przyszłego męża. Nie, tego akurat nie wiem, ale to, że chodziła po mieście, to jest fakt. W każdym razie Joey przeanalizował sprawę, uznał, że to jeszcze nie jest ten moment na tak poważne związki, no i postanowił z Krystyną zerwać. Gdzieś można znaleźć informację, to jest jedno źródło, które znalazłam, że w oko wpadła mu inna dziewczyna, ale no raczej na tamtym etapie w czerwcu 92 roku to jeszcze jakaś druga dziewczyna mu w oko nie wpadła, po prostu chciał ten związek zakończyć i tak zresztą zrobił. W trakcie tego spotkania poprosił Krystynę o oddanie pierścionka, czego dziewczyna nie zrobiła. Po zerwaniu o wszystkim powiedziała swojej matce, to tam było must have i pierwsze co zrobiła. No i Dora również była zdziwiona, no bo tutaj już zięciunia kochanego miała w garści, już nazwiska miały być zmieniane, welon miał się szyć, suknia ślubna tak samo, a okazuje się, że żadnego ślubu nie będzie. Ja też dodam, bo tak tutaj mówię o tym ślubie i ślubie, natomiast zaznaczę, dlaczego to jest takie ważne, dlaczego to ma znaczenie, bo tak jak mówiłam, rodzina Sinzeros była rodziną pochodzenia meksykańskiego i jeszcze zwłaszcza Dora dorastała w tym małym miasteczku, gdzie takie tradycyjne, religijne przekonania były bardzo ważne i na przykład wśród takich
tradycyjnych przekonań jest to, żeby no, szybko wyjść za mąż, żeby ten pierwszy chłopak, z którym się spotyka, no to faktycznie, żeby punktem docelowym był tutaj ślub, było założenie rodziny. Tak więc w momencie, kiedy jej córka przyprowadziła chłopaka, którego w ogóle no, matka miała okazję poznać, no to zdaniem Dory był to ten moment, gdzie już powoli trzeba było się do takiego ślubu szykować. Natomiast i z drugiej strony dla Joeya mogło to być trochę dziwne i niespotykane, ponieważ no, jego rodzina, jego bliscy raczej nie mieli takiego parcia na ten ślub. No, w ogóle im to w głowie nie było, zresztą Joeyowi tak samo. No to kiedy zauważył, że robi się zbyt poważnie, no, postanowił opuścić teren, delikatnie się z tego związku wymiksować. Jak się okazuje, jednak nie było to wcale takie łatwe, ponieważ gdy Dora dowiedziała się o tym, że Joey zerwał z jej córką, postanowiła do niego zadzwonić. Wypanała telefon i zapytała się grzecznie, oczywiście pytając, dlaczego zerwałeś z moją córką. Chłopak był bardzo miły, kulturalny, powiedział to samo, co tak naprawdę powiedział Christinie, czyli, że no, robi się zbyt poważnie, on chce poznać inne dziewczyny, chce się skupić na nauce. No tam tak naprawdę cokolwiek tutaj nie wymyślimy, jakieś tam wyjaśnienie podał. A prawda była troszkę inna, przynajmniej taka prawda, którą powiedział swoim kolegom, ponieważ kolegom powiedział, że to, co ich łączyło, to no, było głównie fizyczne, raczej nie czuł emocjonalnego przywiązania i wspomniał o tym, jak razu pewnego doszło między nimi do czegoś więcej w trakcie przerwy wiosennej, no i później tego żałował. W sensie, no, że jednak coś takiego się stało, że no wiecie, życie kapucynkowe i te sprawy. I Joey powiedział to swojemu koledze, który to powiedział innemu koledze i wkrótce cała szkoła się o tym dowiedziała. Natomiast kiedy Christina się o tym dowiedziała i kiedy też jej matka się o tym dowiedziała, no bo tak naprawdę wychodzi na to, że Dora to tam była plotkarą numer jeden w szkole i gdzie się nie pójdzie, ona wszystkie te wieści znała. No i gdy się o tym dowiedziały, no to no coś tu chyba się nie zgadzało, ponieważ Christina twierdziła, że nigdy do niczego więcej między nimi nie doszło. I też tutaj dla wyjaśnienia, czy to jest aż takie ważne w tej sprawie, no jest ważne w tej sprawie, bo tak jak mówiłam, Dora i cała rodzina Sinzeros to jest rodzina z tradycjami i jednak takie no, pierwsze zbliżenia powinny mieć miejsce po ślubie. Bądź co bądź, no, Christina przeżywała te rozstanie, jej matka chyba jeszcze bardziej, no i Dora w końcu doszła do wniosku, że ona nie będzie rozmawiać z Joeyem, co się tam będzie no, z nastolatkiem rozmawiać i kłócić. Trzeba troszkę poważniej potraktować tę sprawę, no i postanowiła zadzwonić do jego ojca, dokładnie tak. I pojawiło się to samo pytanie, co za pierwszym razem, czyli panie ojcu Joeya, dlaczego Joey zerwał z moją córką? Ojciec Joeya oczywiście miał minę zdziwionego Pikachu, bo też za bardzo jego syn mu nie mówił o jakichś związkach, może gdzieś kojarzył Christinę, ale dlaczego on z nią zerwał, to też przecież mu się z tego wyjaśnień mu żadnych składać nie musiał. I Buddy, czyli ojciec Joeya, wspomina, że no, na początku pomyślał, że Dora jest taką zatroskaną matką, może coś się stało, chce to wyjaśnić. Natomiast im dłużej rozmawiali, tym bardziej dochodził do wniosku, że kobieta faktycznie tę licealną miłość traktuje na poważnie, że to wiecie, to nie było, dlaczego zerwałeś z moją córką, tylko już takie, dlaczego zerwałeś z moją córką, ale z widłami w ręku. Bądź co bądź ten telefon, ta sytuacja sprawiła, że Buddy postanowił porozmawiać ze swoim synem, dowiedział się też o pierścionku. No i ojcowska rada była taka, że no spoko loko, weź tę Christinę jakoś tam ładnie przeproś, że może byłeś dla niej niemiły, albo jeszcze raz wyjaśnij, dlaczego nie chcę z nią być i poproś o oddanie pierścionka. Tak więc w tamtym momencie Joey napisał list do Christiny, gdzie wyjaśnił, że no nie chce się z nią więcej spotykać, ale też dodał, że chce odzyskać ten pierścionek i tak naprawdę Christina ma 10 dni na to, aby mu ten pierścionek zwrócić. Po przeczytaniu tego listu Christina, postanowiła znów zadzwonić do ojca Joeya i tym razem poprosiła go o spotkanie, no bo najwyraźniej tutaj większe działa zostają wysunięte, tak więc trzeba się spotkać. Buddy zgodził się na takie spotkanie, wybrali bardzo romantyczne i ustronne miejsce, jakim był Burger King. No i na dzień dobry pojawiło się to samo pytanie co cały czas, czyli dlaczego Joey zerwał z Christiną? Tak, o to od razu zapytała Dora swojego rozmówcę, czyli Buddy'ego, który przyszedł na to spotkanie. W ogóle na tym spotkaniu był ojciec Joeya, była matka Christiny i też była Christina, ale Christina większy pożytek robiłaby jako wystrój wnętrza tego Burger Kinga,
niż w ogóle rozmówca, ponieważ nic się tam nie odzywała. Cała rozmowa i całe spotkanie było z lekka niezręczne, no bo Dora ciągle pytała się ojca Joeya, dlaczego Joey zerwał z jej córką. Ojciec Joeya natomiast bardzo próbował wytłumaczyć, że to jednak nie są jego sprawy, więc on nie ma pojęcia, dlaczego tak się stało. No i prosił o zwrot tego pierścionka. Na co Dora postanowiła nakablować ojcu, że widziała kiedyś Joeya, czyli no jego syna, jak idzie sobie wężykiem po procentach. I czy ty wiedziałeś, że twój syn i procenty, że on ma z tym styczność? No to Buddy no też się zdziwił, że w ogóle co cię to kobieto interesuje, no ale no, no, powiedział, że w takim razie porozmawia z synem, ale w dalszym ciągu prosi o zwrot tego pierścionka. No oddaj pierścionek, babo. Natomiast wtedy też Dora odpowiedziała, że ona ten pierścionek odda, ale nie teraz, bo go teraz przy sobie nie ma. No i chciałaby, aby Joey troszeczkę więcej się tak napocił na niego. Dokładnie tak powiedziała, żeby się troszkę bardziej wysilił. Cokolwiek to miało znaczyć. Nie wiem, czy tam laurki ma słać z prośbą, kwiaty, poczta kwiatowa. Może wierszyk ma napisać też z prośbą o oddanie tego pierścionka. No cóż, no, no nie wiem, ale tak zakończyło się to spotkanie. Później ojciec Joeya powie, że było dziwnie, natomiast ogólnie zakończyło się to w miarę przyjaźnie i każdy poszedł w swoją stronę. Jednak to w dalszym ciągu, moi drodzy, nie jest koniec. Zaczął się rok szkolny, to tam oczywiście Joey w dalszym ciągu nie chciał wrócić do Christiny, a Dora wpadła na super pomysł, taki biznesplan można powiedzieć, kobieta przedsiębiorcza, ponieważ po raz kolejny zadzwoniła do Joeya i tym razem zaoferowała mu $500 za to, że on wróci do córki. Tyle, że to było $500 miesięcznie, taki troszkę wynajem długoterminowy, co nie, że ty się zaczniesz znowu z Christiną spotykać, ja ci będę co miesiąc $500 dawała. Troszkę to przypomina takie gadanie, jak czasami rodzice mówią, no ja jeszcze dopłacę temu, kto cię weźmie. Tak to wyglądało w tej sytuacji. W każdym razie Joey oczywiście się nie zgodził, nawet wspomniał, że w pewnym momencie zrobiło się niemiło, bo coś też niefajnego odpowiedział Dorze, że żeby więcej do niego nie dzwoniła z takimi propozycjami i najlepiej to w ogóle, żeby do niego nie dzwoniła. Bądź co bądź, nastał nowy rok szkolny. Joey no nie wrócił do Christiny, ale na horyzoncie pojawiła się nowa dziewczyna. Do szkoły w ogóle przyszła nowa dziewczyna, również pochodzenia latynoskiego, Marinella Cobolero, która od razu spodobała się Joeyowi i chłopak rozpoczął bajerę, nawijanie makaronu na uszy i tak dalej. Coś między nimi faktycznie było na rzeczy, spędzali coraz to więcej czasu, uśmiechali się do siebie i na początku 1993 roku, już po tak naprawdę po Sylwestrze, po Nowym Roku, zaczęli się oficjalnie ze sobą spotykać. Co ciekawe, i to tak naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, to Christina też zaczęła się spotykać z innym chłopakiem. To był jakiś jej kolega z klasy, jej rówieśnik, no, ze szkoły się znali, zaczęli ze sobą chodzić i tak naprawdę i Joey sobie znalazł nową dziewczynę i Christina sobie znalazła nowego chłopaka. Joey o tym wiedział, cieszył się szczęściem Christiny. Christina też nigdy się do tej nowej dziewczyny Joeya nie odzywała, nie dawała jemu ani jej znać, że coś się jej nie podoba. Matka Christiny, Dora, też przestała po ludziach wyzwaniać, więc no wszystko wyglądało tak, jakby wracało całkowicie do normy. W życiu Joeya też na nowo zaczęło się układać, no bo był w ostatniej klasie szkoły średniej, wiecie, nauka, nowa dziewczyna, za moment studia. Jednak nadszedł dzień, który to wszystko pokrzyżował i który w ogóle sprawił, że ten podcast powstaje. Tak więc, moi drodzy, przechodzimy do środy 3 marca 1993 roku. I tego dnia Joey wstał jak zwykle rano, troszkę wcześniej, bo przed koło godziny 6, zaczął się szykować do szkoły i co prawda chłopak nie miał swojego auta, ale tego dnia jego mama zgodziła się pożyczyć mu swoje. Dlatego też wstał wcześniej, no bo tak wiecie, troszkę chciał sobie poszpanować tym nowym autem mamy, ale najpierw chciał je umyć, bo tak stało przez dłuższy czas w garażu, więc trzeba to auto umyć. Tak więc około godziny 7 wycofał samochód z garażu i zaczął go myć wężem ogrodowym, który akurat był w ogrodzie, to też nie jest niczym dziwnym. I moi drodzy, w pewnym momencie jakiś nieznajomy człowiek podszedł do Joeya od tyłu, także tamten go nawet nie zauważył,
wyciągnął pistoletem i 3 razy nacisnął za spust. Następnie ten człowiek szybko podbiegł do samochodu i ktoś już w tym samochodzie wcześniej siedział, a następnie szybko odjechali. Bardzo szybka sytuacja, coś czego nikt się zupełnie nie spodziewał. Corinne, czyli matka Joeya, wyszła z domu, ponieważ usłyszała jakiś hałas i na początku myślała, że może gałąź spadła z drzewa, może nawet na samochód spadła, no, kompletnie nie wiedziała, co się stanie i kompletnie też nie była przygotowana na widok, jaki się jej ukaże, a mianowicie jej syn leżący na podjeździe w czerwonej kałuży. Szybko oczywiście zadzwoniła pod numer alarmowy, funkcjonariusze zjawili się na miejscu, odpowiednie w ogóle służby zjawiły się na miejscu, karetka też przyjechała i niestety również szybko okazało się, że Joeyowi już pomóc niestety nie można. I to są wydarzenia, które się rozegrały bardzo, bardzo szybko, coś czego nikt się nie spodziewał, nic oczywiście też na to nie wskazywało. Później znaleźli się świadkowie, osoby, które coś tam widziały z okna i opisały tego mężczyznę, tego, który podszedł do Joeya, jako około 20-letniego chłopaka z brodą, prawdopodobnie pochodzenia latynoskiego. Natomiast no, była to kropla w morzu potrzeb, bo takich ludzi akurat w tamtej okolicy też było mnóstwo. No i brakowało tutaj jakiegoś motywu, jakiegoś takiego punktu przewodniego, no bo ani Joey nie miał styczności z jakimiś organizacjami albo z jakimiś cukrami, pudrami. No tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy mógł mieć jakichkolwiek nieprzyjaciół, a nawet jeśli, to czy aż do takiego stopnia. Przesłuchano więc jego znajomych. Oczywiście nikt nic nie wiedział i tak samo ci jego znajomi, jego nowa dziewczyna nie mieli pojęcia, czy coś się dzieje w życiu Joeya, czy może coś był zamieszany. Natomiast funkcjonariusze zaczęli pytać o sprawy sercowe, może coś w tym temacie, tak więc znajomi wspomnieli o tym, że Joey rozstał się jakieś pół roku wcześniej z pewną dziewczyną, z Christiną, później matka do niego wydzwaniała, natomiast w tamtym momencie Christina miała już nowego chłopaka, nie kontaktowała się z Joeyem, Dora tak samo się nie kontaktowała z Joeyem, więc no to było tylko takie, wiecie, wspomnienie o tym, ale nikt nie brał tego jakoś tam do siebie. Moi drodzy, ta sprawa wydawała się być idealnie zaplanowana, no bo mało kto coś, co kto widział, brakuje tutaj motywu, brakuje tutaj jakichś takich śladów, które mogą mieć z tym związek. Poza jednym śladem, którego prawdopodobnie sprawca nie przewidział. Mianowicie obok Joeya znaleziono taką karteczkę, wizytówkę. Była ona trochę pobrudzona, ale udało się odszyfrować numer telefonu, który był ręcznie zapisany. I okazało się, że ten numer telefonu, ta karteczka była namiarem na biuro kaucji w Teksasie. Jest to takie biuro, moi drodzy, że w momencie, kiedy zostaniemy zatrzymani, to można wpłacić kaucję, abyśmy wyszli na wolność i czekali na swój proces. Zazwyczaj tyczy się to jakichś takich małych przewinień, nie wiem, no, jakaś afera, przyjadą funkcjonariusze, zabiorą nas do aresztu. Zazwyczaj też ten taki areszt trwa 24 godziny i w tym momencie, jeżeli nie chcemy czekać za kratami na swój proces, no to można poprosić o wpłacenie takiej kaucji, która zostaje później oddana, jeżeli ten proces wygramy. W każdym razie nie każdy ma taką gotówkę przy sobie, więc no, osoby, które często mogą mieć jakieś nieprzyjemności z prawem, mają takie numery do biur, które oferują swoje usługi, które są kaucjami i te biura wpłacają kaucję. Następnie oczywiście trzeba im te pieniądze oddać, prawdopodobnie z nawiązką, no ale jednak kaucja na szybko jest. Funkcjonariusze uznali, że to był taki ślad, który w żaden sposób nie był planowany i najprawdopodobniej wypadł on sprawcy z ręki albo z kieszeni w momencie, kiedy doszło do jakiejś takiej szamotaniny między nim a Joeyem. Tutaj ciężko stwierdzić, bo tak jak mówię, sprawy się szybko potoczyły, natomiast znalazł się świadek, który widział, że Joey odwrócił się w jego kierunku i zobaczył, że trzyma on pistoletem w ręku, próbował mu go wyrwać, próbował się jakoś osłonić i w tamtym momencie prawdopodobnie temu człowiekowi wypadła ta kartka. W każdym razie funkcjonariusze skontaktowali się z tym biurem i poprosili ich o wykaz wniosków dotyczących kaucji. Czyli kto tam ostatnio z tego biura korzystał, z nadzieją, że być może osoba, która korzystała z ich usług, będzie tą osobą, która oczywiście no, była tam wtedy i jest za to odpowiedzialna. Wniosków było kilka, natomiast coś, co okazało się być punktem w dziesiątkę, było to, że na jednym z tych wniosków była
zapisana cyfra 4. I ta czwórka była zapisana w taki kwiecisty sposób, charakterystyczny i również w taki sam sposób była ona zapisana na wizytówce. Co prawdopodobnie świadczy o tym, że osoba, która zapisała numer na wizytówce i osoba, która składała ten wniosek, jest to ta sama osoba. A skoro jest to ta sama osoba, no to na wniosku jest jej imię i nazwisko i można się z nią skontaktować. Okazało się, że był to człowiek nazwiskiem Cuellora, który pochodził z Meksyku, no i został on bardzo szybko przesłuchany, zlokalizowany, oczywiście tam no parę rzeczy na swoim koncie, takich wiecie, związanych z prawem to miał, no ale w każdym razie udało się go przesłuchać i Cuellora powiedział, że kojarzy tę kartkę, natomiast on tę kartkę dał innemu mężczyźnie, na wypadek gdyby tamten potrzebował kiedyś takiej kaucji i oni spotkali się w motelu, ten motel to jest motel znajdujący się przy granicy z Meksykiem, rzekomo bardzo często szemrane typy, takie wiecie, obszczemurki spod żabki siedzą w tym motelu, no i Cuellora nie miał pojęcia, jak ma na imię i na nazwisko ten człowiek, po prostu dał mu kartkę i więcej się nie widzieli. Żeby było jasne, to też nie tak, że funkcjonariusze powiedzieli, aha, dałeś kartkę, dobra, spoko, to idź. No nie, no sprawdzili i faktycznie Cuellora miał alibi, nie mógł być w tamtym momencie obok domu Joeya, więc z całą pewnością musiał to być ktoś inny. I w tej sytuacji punktem zaczepienia był ten motel, tak więc funkcjonariusze postanowili sprawdzić listę gości tego motelu, skontaktować się z nimi, porozmawiać. Nagle się okazało, że każdy zna kogoś, kto potencjalnie mógł być sprawcą, więc no trochę roboty z tym było. Jednak w końcu udało się dotrzeć do człowieka imieniem i nazwiskiem Daniel Garza, który był Meksykaninem i który dosyć często bywał w Teksasie. Daniel pracował jako malarz przy wykończeniówce, ale chwilowo był bez pracy oficjalnie, bo nieoficjalnie był sklepikarzem, sprzedawał cukry pudry. I w momencie, kiedy Daniela wzięto na przesłuchanie, to mężczyzna postanowił powiedzieć prawdę i uznał, że no, ma dosyć sporo do powiedzenia, bo wie, co się stało z Joeyem i wie, no, jak do tego wszystkiego doszło, kto jest za to odpowiedzialny i tak naprawdę chętnie to wszystko nam powie. Przy okazji Daniel postanowił też opowiedzieć swoją smutną historię, która brzmiała w ten sposób, że miał on problemy finansowe, jego syn chorował na dysmorfię mięśni, a jego żona miała problemy emocjonalne. I tutaj ważnym aspektem jest to, że Daniel wierzył w magię i zaklęcia, ponieważ no, w jego otoczeniu, w jego społeczności były właśnie takie wierzenia. On od zawsze miał z tym styczność, miał z tym kontakt. Tak naprawdę są to te same wierzenia, o których mówiłam w przypadku Dory. No i w momencie, kiedy tyle złych rzeczy go spotkało, choroba syna, problemy w małżeństwie, uznał, że najprawdopodobniej jest to jakaś klątwa i nawet wie, kto takie zaklęcie mógł rzucić. Dokładnie to była to rodzina jego żony, która była przeciwna ich małżeństwu. Tak więc w momencie, kiedy żona Daniela poprosiła go o rozwód, mężczyzna uznał, że zrobi wszystko, aby tę klątwę w jakiś sposób zdjąć i aby jakoś się tego pozbyć i aby oczywiście też naprawić swoje małżeństwo. Więc w tym celu udał się do wróżki, a właściwie to powinnam powiedzieć kurandery, bo tak to też się nazywa w tych wierzeniach. Była to kobieta, która miała ponad 70 lat i nazywała się Maria Mercedes Martinez. To jest bardzo ciekawa postać, ponieważ ta kobieta zajmowała się wszystkim i niczym. Z jednej strony zdejmowała jakieś zaklęcia, miała swój własny sklepik z ziołami, takimi wiecie, no prawdziwymi, a z drugiej strony gdzieś tam miała swój bazarek, gdzie sprzedawała ubrania. Poza tym głównie stawiała karty. Takie, nie wiem, czy to był tarot, czy może to było coś innego, no ale potrafiła z tych kart przewidzieć przyszłość. W każdym razie Daniel postanowił się do niej udać, aby mogła ona zajrzeć w karty, zobaczyć, co tam się dzieje i w jakiś sposób ściągnąć urok. Maria spojrzała w karty, powiedziała, że faktycznie jakieś tam fatum nad jego małżeństwem jest. No i coś tam można pokombinować. Tak więc Daniel czekał, aż nagle wszystko się zmieni. W międzyczasie zdążył się rozwieść ze swoją żoną, bo złożyła ona wniosek. Więc troszkę taki lekko zły, zdenerwowany, postanowił znowu przyjść do Marii i zapytać, no słuchaj, już małżeństwa nie ma, więc nie wiem, czy można cokolwiek ściągnąć. Natomiast kobieta powiedziała, że jest to bardzo silne zaklęcie i Daniel musi się troszkę więcej naćwiczyć, aby w jakiś sposób je ściągnąć. No i tutaj pojawia się historia właściwa, ponieważ Maria powiedziała, że ma jeszcze jedną klientkę.
która bardzo by się chciała pozbyć pewnego człowieka. Był to właśnie Joey, podała zdjęcie, podała imię i nazwisko. Powiedziała, że ten człowiek, ten chłopak zhańbił imię rodziny tej klientki, dlatego też chce się ona go pozbyć. A że Daniel miał troszkę takie kontakty z półświatkiem, znajomości i no chyba się tym chwalił, skoro też i Maria o tym wiedziała, no to postanowiłam mu powiedzieć, że ta kobieta oferuje sporą sumę pieniędzy, coś między 3 a 5 tysięcy dolarów. Ja mówię troszeczkę to śmiejąc się, zaraz zresztą dowiecie się dlaczego, no ale wstępnie to były 3 tysiące dolarów za to, że oczywiście no, pozbędą się tego człowieka. I przy okazji, jeżeli Daniel w tym pomoże, no to jego problemy w małżeństwie też się rozwiążą. Proste, proste. No właśnie. Tak więc Daniel postanowił odnowić swoje kontakty, troszeczkę pociągnąć za odpowiednie sznurki i skontaktował się z dwoma takimi płatnymi seryjniakami, nazwiskiem Olivaras i Pizana. Przedstawił im ofertę, powiedział, że są za to pieniądze, te pieniądze będą do podziału, no i ci dwaj mężczyźni się zgodzili, a resztę historii, moi drodzy, już znacie. Po wszystkim dostali oni pieniądze, ale co ciekawe, nie wiedzą dokładnie ile, tak też powiedział Daniel, ponieważ nigdy tych pieniędzy nie przeliczyli i było tam coś między 3,5 tysiąca dolarów a 5 tysięcy, więc tak naprawdę nie wiadomo. No ale co jest w tej sprawie najważniejsze i chyba coś, na co wszyscy czekamy, to to, kim jest ta kobieta, kim tak naprawdę jest osoba zamawiająca. Komu tak bardzo zależało na pozbyciu się Joey'a? No właśnie. I znów nie była to Christina, tylko była to jej matka Dora i chyba dobrze się domyślacie. Dora również korzystała z usług Marii i to od dawna. Opowiadała o swojej córce, o tym, że rozstała się ona z chłopakiem. Najpierw prosiła Marię o zaklęcie, aby Joey wrócił do Christiny, aby znowu się w niej zakochał, żeby było love story. Ale kiedy to nie pomogło, no to postanowiła, że Joey musi zniknąć za to. Za to, że nie chce jej córki. I tak to właśnie się skończyło, moi drodzy. Natomiast no później były aresztowania, tyle że to wcale nie jest takie proste, że Daniel coś tam powiedział, a następnie zatrzymamy sobie i Marię, i zatrzymamy sobie Dorę i w ogóle innych ludzi dookoła. Potrzebne były na to dowody i aby takie dowody zdobyć, wykonano ustawkę. Czyli Daniel znów poszedł do Marii, do tej wróżki, miał na sobie podsłuch, no i powiedział, że sprawcy chcą więcej pieniędzy, no bo tyle to jest im za mało. Tam również zostawiono podsłuch, tak aby słyszeć, co się dzieje w tym biurze, ala biurze Marii, miejscu, gdzie ona te swoje karty stawiała. Maria skontaktowała się z Dorą, powiedziała, że ci panowie chcą więcej pieniędzy. Dora powiedziała, że może im 500 dać, ale nic więcej. To wszystko oczywiście też zostało nagrane, a następnie, mając już tego typu dowody, wszyscy zostali zatrzymani. Wkrótce też ruszyły procesy, które wcale nie były takie łatwe, bo co prawda no, mamy czyn, mamy sprawę, mamy sprawców, tyle że wcale też tak prosto nie było ich zatrzymać. Mam tutaj na myśli tego Oliveraza i Pizanę, ponieważ oni w tamtym momencie znajdowali się w Meksyku i ich obywatelstwo również było meksykańskie, więc wcale nie było tak łatwe, żeby ich postawić pod sądem amerykańskim. I właściwie tak też się stało, że później oni, kiedy zostali namierzeni, bo też robili wszystko, aby nie zostać namierzonymi, kiedy w końcu udało ich się zatrzymać i kiedy mógł odbyć się proces, to dostali oni za to jedynie 15 lat. W przypadku Dory i tak naprawdę Marii, to sprawa nie była wcale taka prosta, ponieważ ich obrońcy trochę nie zgadzali się z tymi głównymi argumentami i z dowodami, jakimi były te podsłuchy, no bo adwokat Dory stwierdził, że jego klientka nie zgadzała się na to, aby być nagrywana i na to, żeby ktokolwiek jej słuchał jej wypowiedzi i w ogóle to nagrywał. Tak więc powiem Wam szczerze, w jednym skrócie, że cyrk na kółkach był a propos tych procesów. Ja Wam też tego nie będę jakoś specjalnie streszczać, bo i tak wynik jest taki, a nie inny i zaraz do tych wyników sobie przejdziemy. W każdym razie, no wcale to nie było łatwe, aby niektóre dowody mogły być brane pod uwagę, inne niekoniecznie. Troszkę się działo. Natomiast 9 marca 1994 roku nastąpił wyrok i w trakcie tego werdyktu
konfliktu, Dora i Daniel za organizację tego wszystkiego dostali dożywocie. Natomiast 25 marca zapadł wyrok Marii Martinez, która za bycie łącznikiem dostała lat 20. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ jak sami możecie zauważyć, sprawcy, którzy byli faktycznymi sprawcami, dostali lat 15. Natomiast Dora i człowiek, który był na dobrą sprawę tylko łącznikiem, dostali dożywocie, a Maria Martinez, która była kobietą układającą sobie karty gdzieś tam w budzie, dostała lat 20. Czy jest to sprawiedliwe? Pewnie tak. Natomiast czy jest to sprawiedliwe przez pryzmat tego, jakie wyroki dostali sprawcy? No to już kwestia sporna. Natomiast moi drodzy, było tutaj kilka apelacji i w przypadku Dory nawet się udało. Ona prosiła o ponowny proces ze względu na to, że niektóre dowody nie powinny być dopuszczane, inne powinny. Chodziło tutaj głównie o te nagrywanie bez jej zgody, bez jej wiedzy. Tak naprawdę w tych nagraniach, gdzie ona mówiła o tych pieniądzach, nie padły bezpośrednie słowa, które dotyczyły tego, że Dora chciała kogoś wynająć, że chodziło właśnie o to, aby pozbyć się Joeya. Wiecie, tak troszkę naokoło ona mówiła na tych nagraniach, więc to niektórzy mogli sobie debatować, czy faktycznie o to jej chodziło, czy nie o to jej chodziło. Znaczy my wiemy, że tak, że o to jej chodziło, natomiast wiecie, no, nagranie, które zostało dopuszczone przez sąd, musi być jednak całkowicie jasne. W każdym razie proces powtórzono i wyrok podtrzymano. I w dalszym ciągu jest to, moi drodzy, dożywocie. I tym sposobem właśnie tak kończy się nasza historia. Historia, która jest istnieje absurdalna, która chyba no, oczywiście nie powinna mieć nigdy miejsca. Co gorsza, gdyby nie ta wizytówka, obawiam się, że mogłaby zostać nierozwiązana przez długie, długie lata, albo może nawet i nigdy. Jedynym plusem w tej sprawie jest to, że no, właśnie chociaż jakaś sprawiedliwość mogła mieć miejsce. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o fakty i informacje, do których udało mi się dotrzeć. Jeżeli ktoś słyszał wcześniej o tej sprawie, to będę bardzo wdzięczna za podzielenie się tymi informacjami, bo uważam, że jest to nad wyraz ciekawa historia i jeżeli można się dowiedzieć o niej więcej, to ja jestem ciekawa i myślę, że wy również jesteście. Standardowo zachęcam Was do dołączenia do naszej małej zabawy. Osoby, którym udało się dotrzeć do końca, do tego momentu, piszą w komentarzu teściowa, no właśnie, którą raczej w tej sytuacji Dora nie będzie. Standardowo też zachęcam Was do dołączenia do grupy na Facebooku, link znajduje się w opisie. Jeżeli ktoś chce, to zapraszam na Instagrama i do usłyszenia.